O! O! Krzysztof, no ty nie dostaję, nie tutaj. No weź, jakie to mamy sobie w ogóle. No weź to. Nie wiem, co ci powiedzieć. Właśnie. Trudne to zadanie, mówić o kępie. No bo jak opisać to w słowach? Nie jest to obóz. Na pewno nie jest to szkolenie. Spotkanie na szczycie? Bliżej temu do specyficznej zupy. Zupa z fizjoterapeutów mających jeden wspólny cel. Odpoczywać! To nie ten fragment. Pomagać ludziom! O, tak, dokładnie. Po ostatnim filmie z kępa ten może być nieco normalniejszy. Ale nie tak, że całkowicie normalny. Poznajmy bliżej naszych bohaterów. Ola, zdolna dziewczyna, samodzielnie zrobiła sobie wianek do włosów. Danusia, po całym dniu pracy z pacjentami, lubi się uziemić. Martyna, neurotypiara 1. Iza, neurotypiara 2. Jacek, przyjechał tu po to, aby... jeść, pić, spać. Iza, czerpie radość z małych rzeczy. Monika, uwielbia arbuza. Dawid, człowiek wielu talentów. Jednym z nich jest... no ale poza tym to wybitny terapeuta. Iryna. O, ona wyjaśni wam, o co chodzi z tym nitem. Nit jest o tyle po prostu ciekawy, że tutaj rozwój w tym nurcie, on nigdy się nie skończy. Dopóki jakby ty się rozwijasz, tak i rozwija się twój nit. Twoje neurodusum i tak. No, wystarczy o nicie. Wróćmy do naszych bohaterów. Kuba przyjechał ze specyficznego miejsca na mapie Polski. Kraśnika. Dojeżdżam do granicy Kraśnika, to muszę tam zostawić samochód, wsiąść na konia i dopiero jechać do domu. Ewa. Na kampie pełni funkcję pani fotograf. Grzesiek. Lubi podróżować, ale obecnie nie robi tego często z powodu bałaganu w życiu prywatnym. Dawid. Występuje w dwóch wersjach. Ze związanymi włosami i rozwiązanymi. Darek. Nie lubi sprawdzać mostów w leżeniu. Justyna. Wielokrotnie używa jednorazowego kubka z McDonalda. Kumasz? Kole. Każdy chce pić kole z takiego czegoś. Marta. Po zagrodzie chodzi w pelerynie niewidce. Ewelina. W kosza gra zawsze z kubkiem w ręku. Marcin. Lubi chińszczyznę, ale nie tą z knajpy za rogiem. Malwina. Podbiera jedzenie z grilla, kiedy nikt nie patrzy. Kamil. Prawdziwy fan kawki speciality. Ania, Paweł, Mateusz, Monika i Łukasz, który kocha jazdę na rowerze. Musiał wybrać, czy zabrać ze sobą rower, czy znajomych. Cóż, głupio wybrał. Majka robi najmocniejszy freestyle z całej ekipy. Marika mogłaby pracować dwa razy więcej, ale specjalnie nie pracuje, żeby się nie dojeżdżać. Mateusz. To druga w nocy, to jest odpowiednia godzina na robienie też terapii na przykład? Zawsze. Patryk przyjechał na kurs z Frankiem. Maciek przyjechał na kurs z kotem, a nawet dwoma kotami. Monika... na kempie ani przez moment nie była sama. Wszędzie chodziła ze swoim wiernym towarzyszem. Patrycja. Dziewczyna, która wszystko chciałaby wiedzieć. To nagrywasz, czy robisz zdjęcie? Tomek. Nasz naczelny Gandalf. Paulina. Ciężko powiedzieć, co lubi robić w życiu. To trudne pytanie. Zuzia. Zawsze siedzi w pierwszej ławce i uważnie słucha. Artur. O Arturze lepiej nie mówi za dużo. On ma swój świat. Bytom się bawi, au! Krzysiek. Nie ma opcji, żeby na jego talerzu znalazła się cebula. Człowiek tylko na chwilę się obróci i już kurwa cebula. Wtedy nie jest sobą. Mam przykład, który idealnie zobrazuje, jak działa neuroprojekt. To jest zwykły leżak. A to jest leżak neuroprojektu. Pamiętajcie, drogie dzieci, nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani. Jak już przy diagnostyce jesteśmy, nauczysz się tutaj pracy z emocjami, ale prawdziwa szkoła emocji odbywa się po zajęciach, na boisku do siatkówki. Dawaj, Tomuś! Ale Grzesiu, do domu! Grzesiu! Najwięcej czasu spędzamy jednak na sali szkoleniowej. Druga w nocy jest? Noc jest normalnym dniem pracy. Odpoczynku już? Od terapeutyzowania się? Bo... nie, my dopiero się rozkręcamy teraz. My a to do której tak będziecie lecieć? Śniadania tak jakoś.
może nie pójdziemy spać. Śniadania, no tak mnie ła. Bawimy się do ostatniego żywego terapeuty. Nie ma innej opcji. A dobrze, nam idzie, jeden ma kostkę skrzydłową już. Tak się kończy gra w siatkówkę na punkty. Tak. Z liniami. Dzikie koty grają razem. Dzikie koty! Razem! A jak nikogo nie ma na sali, to znaczy, że na kuchni podali obiad. Z wypowiedzi uczestników wynika, że największą atrakcją jest jedzenie. Fico bello. Falafel jest zajebisty, ryż jest zajebisty, no. I rybka też jest pyszniutka. Artur, pojedzone? Jedzenie na kampie jest tak dobre, że czasami wejdzie trochę za mocno. Za tę noc chętnie oddam pięć najpiękniejszych lat. Podczas obiadu będziecie mogli także posłuchać rozmaitych teorii Artura. Bycie anonimowym na przykład w Warszawie ma swoje plusy minusy, bo na przykład... Na jedzenie trzeba chwilę poczekać i postać w kolejce. Ale nie wszyscy respektują te zasady. Super jest kolejce, ja tak lubię sobie postać. A nie przeszkadza ci, że Patryk chodzi bez kolejki? Nieprawda! Wyjeść to wszystko bez pomówienia. Zawsze chodzisz bez kolejki. Bo wiesz, dużo obowiązków tak zrobię. Wyjaśnimy to później. Tak to mniej więcej wygląda. Na kampie odpoczywamy, uczymy się, tańczymy. Później znowu się uczymy i znowu odpoczywamy. Dużo medytowaliśmy na trawie, nie na trawie, przy ognisku, ale tego nie nagraliśmy. Poza samym kempem uczestnicy korzystają również z okolicznych atrakcji. Sklep Kubuś. Zdarzy się też, że ktoś się komuś oświadczy pod sklepem. Wyjdziesz za mnie? O nie! Tak! Na kampie nie musicie czekać na piątek. Tutaj... No tak, tak to właśnie jest. Dobra, ale co ja się będę rozgadywać? Niech głos zabiorą uczestnicy. Spotkałam tutaj ludzi z podobnym doświadczeniem i też ludzi mądrzejszych od siebie. Nie ma przeszkód, są wyzwania, tak? Każdy kolejny temat to jest tylko kwestia tego, żeby usiąść z odpowiednimi ludźmi, żeby ktoś na to popatrzył w odpowiedni sposób. A trochę pozytywnej energii, pozytywnej wibracji, wszystko leci do przodu. Chciałam powiedzieć, że na kampie jest najlepiej na świecie, bo jesteśmy wśród swoich, każdy może się wypowiadać, każdy może powiedzieć, co myśli i nic nie jest tutaj negowane i oceniane. Wybierzcie się na kampa, bo to zmienia wasze życie. Wniosek jest prosty. Wśród ludzi rozwijasz się szybciej. Ola może to potwierdzić. Dla tych wszystkich ludzi, którzy właśnie czują się tacy niedopasowani i że zawsze muszą się naginać, żeby znaleźć jakąś grupę swoją, to teraz jestem właśnie tego pewna, że jeżeli czujesz, że robisz coś dla siebie dobrego i trochę skupiasz się na sobie i na tym swoim rozwoju, to ci ludzie podobni do ciebie przyjdą i stworzycie sobie taką własną grupę. I to właśnie mi tak na serduszku siedzi. Właśnie ten rosołek, który powstał, to właśnie było to nasze pole, które się zmieszało. I każdy jest takim innym warzywkiem, które dodaje właśnie jakiś inny smaczek tej zupce. Dobra zupka wyszła. Ja bym taką zupkę jadła. Wracamy jakby do domu zaraz, no. Więc trzeba troszkę jakby z tego zejść, żeby móc jakby bezpiecznie wrócić. Wrócić do normalnego więc życia. Atmosfera jest niesamowita, jakby widzę po ludziach, jakby jaką przemianę przeszli, bo to widać po prostu po większości tak. Osób. I dzisiaj zobaczyłem, nawet jak się wypowiadali i po prostu było widać po nich, że jakby siadło im to wszystko, zrobili sobie dużo terapii i jakby oni nie dość, że wracają z zapasem narzędzi do pracy z pacjentem, ale wracają z swoim jakby lepszym zdrowiem, nie? Tak naprawdę to cały film jest wyreżyserowany. I nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie. Więc jak chcesz się przekonać naprawdę, jak jest na kempie, to musisz tu przyjechać. I tak sobie pomyśleliśmy, co gdyby zrobić taki kemp, tylko nie że szkolenie, a wyjazd. Gdzie mamy warsztaty, robimy sobie terapię, medytujemy, mamy przestrzeń do dyskusji i wspólnie sobie chillujemy. Taki neurokemp, tylko inny i częściej.